czwarty dzień 38. edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Rozpoczęliśmy od inauguracji konkursu filmów Młodego Widza. Nasza najmłodsza publiczność miała okazję poznać pierwsze konkursowe propozycje, ale również jury dziecięce, czyli grono wybranych dzieciaków, które ocenią i wybiorą ten najlepszy spośród prezentowanych filmów. Przygotowaliśmy też oczywiście coś dla widzów nieco starszych, dwie konkursowe projekcje, jeden dokument i jedna fabuła, film Tylko dzień i noc w reżyserii Grzegorza Brzezowskiego oraz Biała odwaga Marcina Koszałki. Po obu tych projekcjach spotkaliśmy się z festiwalowymi gośćmi. Wracam po 7 latach do Tarnowa z nowym filmem dokumentalnym, tytuł Tylko dzień i noc. Jest to film, który dopiero co miał swoją premierę na krakowskim festiwalu filmowym. Jest to owoc kilku lat pracy nad zjawiskiem, które dotknęło nas wszystkich. Samotność pandemiczna, ale też mam nadzieję, że film, który może nam dać coś wykraczającego poza tylko ten czas pandemii, czyli refleksję o tej samotności, która dotyka nas w jakimś wymiarze na co dzień. To jest film, który zrealizowałem wyłącznie przez internetowy komunikator, kontaktując się z niemal 70 bohaterami. Wiosną 2020 roku do filmu weszła oczywiście garstka z nich, ale to, co mam nadzieję zostaje, to jest wyjątkowa temperatura tych spotkań, temperatura szczerości, tego, że mimo dystansu ci bohaterowie nauczyli mnie, że możemy być siebie blisko, możemy sobie zaufać i w ten sposób jakoś stawić czoła lękom, jakie ten czas wielkiej samotności nam przyniósł. Moment, który mi zapadł w pamięć, na pewno, to była jedna z pierwszych rozmów, kiedy jeszcze nawet nie wiedziałem, że ta dokumentacja, którą zbierałem, przełoży się na film, ponieważ ja jestem socjologiem, też badaczem. I jakaś intuicja mi podpowiedziała, że po prostu trzeba rozmawiać z ludźmi w tym momencie, spróbować zebrać zapis tego wyjątkowego czasu zawieszenia, że on będzie miał jakąś wartość badawczą, ale to była być może piąta rozmowa, kiedy 96-letnia pani Salomea w pewnym momencie zadała mi pytanie, czy pan się boi śmierci? I wtedy zdałem sobie sprawę, że jesteśmy w sytuacji, która przekracza jakiekolwiek moje badawcze scenariusze. Mało tego, że to przeradza się w film, którego co więcej stanę się częścią, ponieważ jesteśmy wszyscy zanurzeni w tej sytuacji i wszystkich nas dopadają podobne lęki. Nie zdążymy tego nagrać, jak zacznę dokładnie opowiadać o kwestiach technicznych, ponieważ to jest tyle do opowiadania, że to się nie zmieści w takiej krótkiej kronice. Ale no, pokrótce to był mozolny proces, dlatego że zaczęło się tak naprawdę już chyba półtora roku wcześniej. Było kupę roboty tak naprawdę przy tym. Rok poprzedzający ten rok z okresem zdjęciowym zaczęliśmy dokumentację, chodziliśmy, szukaliśmy tych lokacji. Po znalezieniu tych lokacji rozważaliśmy wszyscy, jak w ogóle do tego podejść, jak się za to zabrać. Później wiele dni dokumentacji, rozwieszania lin, asekuracji, transportu sprzętu i po wielu dniach w końcu ten jeden dzień sądu, kiedy aktor poszedł z nami w ścianę, Marcin, reżyser również. No i tak naprawdę w kilka godzin powiedzmy, nagrywaliśmy te sceny, ale te kilka godzin poprzedzało kilkanaście dni przygotowań czasami, a jeśli wrócić do etapu konceptu, no to jeszcze w ogóle sezon wcześniej, długie dyskusje zażarte. Nie będę już wspominał o tych właśnie wszystkich kroplach potu wylanych na podchodzeniu do góry, później na zjeżdżaniu na linię. Film ten opowiada o dość nieznanej historii, szeroko nieznanej historii Gora & Folk, czyli współpracy górali z nazistowskimi Niemcami w latach 39-45. Natomiast no, nie jest to stricte kino historyczne. Jest to film, który dotyczy osobistych losów kilku górali, którzy są zaplątani w tą całą historię. Jest też wątek miłosny. Jest to film o bardzo trudnych wyborach w takich czasach, kiedy jakiś wyjątkowy naród, który podoba się wszystkim, którzy przyjeżdżają na jego teren, jest kuszonych przez panów, nie? I to jest tak naprawdę pytanie o pojęcie zdrady, o pojęcie współpracy na niekorzyść swojego narodu, a może chodzi po prostu o to, że przez zdradę coś jest uratowane. Kolejny dzień, kolejne dwie konkursowe projekcje, tym razem Chłopi w reżyserii DK i Hugh Welchmanów oraz film Tyle co nic Grzegorza Dębowskiego. I znowu zapraszamy na spotkania.